Wreszcie Afryka, Kubę. Ten już się rozbraja po kolei wszystko, tak? Długopis, długopis, Kubę. O, może gdzieś się nadziać niepotrzebnie. Profesor, przed nami DJ Kubę, który właśnie w tej sekundzie próbuje zdjąć lewego buta. Nie będziemy mu obcinać nogi, niech ma na razie całe stopy. On musi wygrać. Ale czy Kubę wygra, to nie wiem, bo jeden czas jedyny. Macieju, ten czas mamy na razie owiany tajemnicą. Nie powiemy. Nie powiemy, co nasz kolega. Kubę! Pokowodza, słuchajcie, Kubę zasiada, dosiada i za chwilę atakuje byka. Doskonale jesteśmy wszyscy już teraz na wizji, foni, reporterzy pracują. Kubę, mój drogi DJ-u, przyjacielu, 3, 2, 1, start! I Kubę zakręci dwa dni. Zrobi jaja. Jakie? Spadnę od razu. Dobrze rób, niech się pośmieje. To był Kubę we własnym wydaniu. Bardzo sympatyczny. Jest Kubę, ty buty dłużej rozbierałeś niż na byku siedziałeś. Ale co? Nie, żartuję. Przecież wiesz, że robimy jaja. Proszę Państwa, Kubę dzisiaj gra, dlatego musiał się oszczędzać i on nie chce za bardzo z bykiem startować tak na poważnie. A mówiłem, chodź na doping. Nie, dzisiaj nie piję. Dobra, jo, widziałeś, co ci zrobił. 3 sekundy nawet nie i nie ma ciebie. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś spróbuje? Ty, tam nie było, tam półtorej było, nie? Nawet 3. O, może. Kolejny z zawodników, ja podchodzę do... Rychu! Macieju, to jest Rychu, tak? Rychu, dobrze. Dlatego, że wolałbym Państwu ten komentarz dla gości naszych z Turowa bardziej dokładnie podawać, bo Wy się jako bractwo Suzuki znacie doskonale. Jesteście z różnych... Gazu! 3, 2, 1, start! Jest gazu, dobra. Zobaczymy, co Rychu wymyśli. O, Rychu leciutki, to on może się przyklejony do byka trzymać też nieźle. Rychu z uśmiechem traktuje byka, byk z uśmiechem go nie traktuje. Ale Rychu twardo, nie pindoli się, słuchajcie. Rychu jest dobry. Patrz, jak się zakleił. No i trochę się poleciało na boczek, ale Rychu wie, że ma co najmniej powyżej Rychu 10 sekund. Ostro było, mocno było. Nie wiem, ile ma. Co, Rychu 21,61? Rychu, jest dobrze. Brawo, Rychu. Ładnie, żeś polatał. Panie i panowie, czy Macieju to ostatni nasi zawodnicy, bo listę. Maciej nie. Maciej dzisiaj ma listę i pilnuje. Kto jeszcze? Jeżeli... Kto? A chociaż lochec. Dobra. Cię. Maciej. Ale chyba Macieja. Szaman oczywiście. Żona szamana wygrała, także dlaczego szaman ma nie pokazać? Jak to się na byku jedzie? Torebka? Torebka to pryszczy. Byk mu ją nie zabierze. Słuchajcie, jest szaman. Żona szamana, pamiętacie, najlepszy czas. Nie daj się, chłopie, bo leżysz. Uwaga, szaman, 3, 2, 1, start! I teraz start. Ty coś tu zrobił? Hej! Ty co? Uśpił gościa? Ale jaja, coś mu narobił. Ty, zerwało, byka zerwało. Dobra, czas leci, ale byki są... Słuchaj, jak z czasem u szamana? Chyba to ile? 23,17. 23,17, trochę tej przysypki była, wiesz, nieźle go uśpiłeś na początku, on wiedział, z kim ma do czynienia. Także... Sprawa jest bardzo prosta. Coś tu grało, nie grało, ale zagrało do końca. Szaman, dzięki wielkie. Słuchaj, zostawiam ci tą listę sympatyczną, którą masz na pewno dzisiaj z kolegą Kubę, który dzisiaj cały DJ i prowadzi cały wieczór. Ja, Jurek, zapraszam na piwo. Słuchajcie, a za moment rzut oponą.
na odległość. Kto walnie dalej tam na plaży, ten ma również u nas nagrody, dlatego szaman. Będziemy tą listę trzymali w naszym studio jurorów, ponieważ tu za chwilę będzie rzut oponą i będziemy wiedzieli, kto był z naszych gości najlepszy. Sobie to później przeanalizujesz. Proszę Państwa, dzięki wielkie, zapraszam na piwko i no i coś tam jeszcze, co jak macie, to sobie proszę. Soczki, ja zmienię tylko bateryjkę w mikrofonie, bo widzę, że coś się zaczyna gdzieś tam bujać niechcąco. Ale co, do zobaczenia. 5 minut przerwy i rzut oponą dla Państwa. Pozdrawiam telewizję. Hej.